Pomorze, region równych szans. To hasło wyborcze samorządowe Prawa i Sprawiedliwości. Dziś uroczyście w gdańskim Dworze Artusa partia zainaugurowała kampanię w regionie. Przedstawieni zostali kandydaci. Nie było natomiast szefowej regionu Hanny Foltyn-Kubickiej, która, jak wyjaśniono, zmogła choroba. Konwencja rozpoczęła się hymnem narodowym i minutą ciszy ku pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej i zabójstwa w Łodzi. Potem do wyborczej walki zagrzewała posłanka PiS Jolanta Szczypińska i zgodnie z wyborczym hasłem mówiła o konieczności równego traktowania różnych regionów całego Pomorza, a nie tylko mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej. Metropolie muszą się rozwijać, Pomorze musi być bogate i będzie bogate, ale nigdy nie kosztem tych najbiedniejszych. Na to nie ma zgody Prawa i Sprawiedliwości. Program partii dla Pomorza przedstawiali kandydaci do Sejmiku Pomorskiego. Było o potrzebie docenienia wsi. Rolnikom należy się ogromny szacunek i tym wielkim przedsiębiorcom, i tym małym. Było o zbyt słabym wykorzystaniu unijnych funduszy, o wysokim bezrobociu na Pomorzu i gospodarce morskiej, która jest w kryzysie. Turystyka nie zastąpi prawdziwego oblicza naszego wybrzeża, które powinno być przemysłowe, powinno być ustawione frontem do morza. Gdańsk potrzebuje nowego gospodarza. Tak swoje przemówienie na konwencji rozpoczął kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska Andrzej Jaworski. Rozpoczniemy inwestycje w skali, w jakiej do tej pory pełniącemu funkcję prezydenta Pawła Adamowiczowi od 12 lat się nie śniło. Doprowadzimy do pełnej rewitalizacji nowego portu Oruni i Przeźwa. Tam powstaną nowe dzielnice, tam powstaną nowe centra, tam powstaną tysiące miejsc pracy. Przedstawieni zostali też kandydaci na prezydentów innych pomorskich miast. PiS nie zdecydował się, aby wystawić kandydata na prezydenta Gdyni, a ten, o którym mówiło się jako o takim właśnie kandydacie, Zbigniew Kozak, ubiegał się będzie o fotel prezydenta Starogardu Gdańskiego. A gdy w Dworze Artusa trwała konwencja Prawa i Sprawiedliwości, przed wejściem do budynku działacze tej partii cały czas stali ze specjalnym transparentem.